hej, jesteś wolny. Na razie. Z racji Black Friday, z racji Black Weekend jest masa promocji, między innymi na sklepie Fishing Store, z którym działam już od dłuższego czasu. Ależ kolorki ma ta ryba, zobaczcie. Prawie srebrny szczupak. Jest, jest. Oh. Witajcie w kolejnym odcinku EWA, witam was serdecznie z kolejnej podróży, może nie najdalszej, może nie największej, ale kilkadziesiąt kilometrów zrobić musiałem. Jestem dzisiaj na zbiorniku prywatnym, zamkniętym, jest to zbiornik w Kwiecewie i wybrałem się tutaj z kilku powodów. Po pierwsze, fantastycznie się bawić, mam nadzieję, z całkiem fajnymi szczupakami, a po drugie, co również bardzo ważne, trwają kolejne zawody EWA online przez aplikację Fiske. Myślę, że większość z was wie już, co to jest za aplikacja, w dużym, bardzo dużym skrócie jest to apka właśnie do robienia takich zawodów, natomiast nie są to zawody online w jakąś grę, są to realne zawody wędkarskie z normalnego łowienia. Różnica jest taka, że po prostu zamiast spotykać się na jednym zbiorniku i wędkować wspólnie, wystarczy, że ściągniecie taką aplikację, zarejestrujecie się do zawodów i ruszacie na swoje ulubione jeziorka, na swoje ulubione zbiorniki. Tam wędkujecie, tam trafiacie ryby, zgłaszacie je przez aplikację do zawodów i wygrywacie nagrody. A jest w tej edycji o co powalczyć, dlatego że mamy ponad 5000 zł w sprzęcie od firmy Savage Gear, 16 nagród za 5 pierwszych miejsc i za największą rybę danego gatunku, za największego szczupaka, sandacza, okonia, bolenia i klenia. Ale oprócz tego mamy dla was 6 challenge, które może wygrać absolutnie każdy, nawet łowiąc bardzo niewielkie rybki. 3 takie challenge były już w ostatni weekend, ale 3 takie challenge nadchodzą już w najbliższą sobotę i niedzielę. Także jeszcze jak macie ochotę się zapisać, to wszystkie linki macie w opisie. Warto, bo jeszcze ponad tydzień wędkowania i naprawdę fantastyczne nagrody. I z racji tego, że mamy końcówkę listopada i nie wiadomo, jak te ryby będą brały, w tej edycji dopuszczamy łowienie w łowiskach prywatnych, w łowiskach zamkniętych, bo wiem, że dla wielu z was jest to piekielnie trudny okres i wielu z was nie jest w stanie nic dopaść na normalnych zbiornikach, ale z racji tego, że ja w tych zawodach wygrać nic nie mogę, bo jestem organizatorem niestety, a szkoda, to ja również wybrałem się na łowisko zamknięte fantastycznie się pobawić. Link do łowiska również wam wrzucę w opis, bardzo wyjątkowo, także korzystajcie. A ja teraz nie przedłużam, po zbiornik niewielki, podobno rybny, ale gdzie tutaj są ryby o tej porze roku, jak je znaleźć, jak je złowić, nie mam zielonego pojęcia, także trzeba wykorzystać każdą godzinę tego bardzo krótkiego dnia. Trzymajcie kciuki, powodzenia w zawodach, a ja ruszam na pierwszą miejscówkę. No dobra, to zaczynamy. No i tak jak mówiłem, jest tutaj podobno naprawdę sporo ryby, natomiast gdzie ona jest, nie wiem. Dlatego będzie pomocna mi, mam nadzieję, moja echosonda, no i również wiatr. Płynę na drugi koniec zbiornika i po prostu sobie z wiatrem będę spływał. Najprawdopodobniej zacznę od trzcinek, a potem być może zrobię otwartą wodę. Zobaczymy, co podpowie mi echosonda. W tym okresie ryby w teorii powinny być głęboko, ale każdy zbiornik rządzi się swoimi prawami i równie dobrze tutaj na środku może nie być nic, także zaczynam od niewielkiej przynęty, dosyć miękkiej wędki i najprawdopodobniej strzelimy sobie trzcinki. No i jestem na końcu zbiornika. Tutaj falka dużo mniejsza i tak jak wspominałem, najprawdopodobniej będę z tym wiatrem spływał wzdłuż tej wody. Natomiast kilka kwestii, które zauważyłem płynąc tutaj. Po pierwsze, jest bardzo dużo miejsc do łowienia z brzegu i śmiało można by tutaj przyjechać bez łódeczki. Kto wie, czy tak nie zrobię, czy w tym sezonie, to się okaże, ale w przyszłym myślę, że na pewno. Druga kwestia to taka, że woda ma tylko 4,5 stopnia. To nie wróży jakoś super mocnych brań, natomiast tutaj muszę zaznaczyć, bo często mi piszecie, że sezon na szczupaka albo na białoryb to się kończy w październiku czy na początku listopada. Nie, słuchajcie, ryby żerują cały rok. Mimo tego, że trudniejsze, to późna jesień jest absolutnie genialnym okresem i na ogromne płocie, i na leszcze, i przede wszystkim również na drapieżniki. Także nie poddawajcie się, próbujcie. Ja dzisiaj spróbuję wam udowodnić, mimo tego, że to woda zamknięta, że da się jeszcze połowić rybki. W planach mam jeszcze oczywiście odcinki z moich otwartych wód, plus jeden taki, który może wam się spodobać wybitnie mocno, ale o tym to po tym. Teraz silnik w dłoń, moja tylnia dziobówka i ruszamy. Zaczynam od niewielkiego kanibala krafta, 12,5 cm, żeby zobaczyć po prostu, czy coś się tutaj dzieje, czy są jakieś brania w ogóle, czy uda się wyjąć jakoś chociaż średnią rybkę pod te zawody i obłowię sobie trzcinki, tu gdzie spokojniej, gdzie troszkę cieplejsza woda powinna być, a potem zobaczymy. Na otwartej wodzie za wiele się nie działo, jeżeli chodzi o zapisy, no ale przepłynąłem dosłownie kawałeczek, także kto wie, czy właśnie tam nie stoją te
największe ryby. 2 metry pode mną, także króciutki opad, lekka dosyć główeczka, mała przynęta i zobaczymy, czy uda się coś dopaść. Jest! To jest ryba! O! Bardzo delikatne branie! Naprawdę bardzo delikatnie złapał moją przynętę. Poczułem tylko takie puknięcie, jak cały czas czuję, łowiąc przy tych trzciniach. I zacząłem dalej zwijać, a to nagle drugie puknięcie, trzecie i siedzi. I połknął za trzecim razem tą przynętę całkiem nieźle. Opa! Także już go biorę do podbieraka, bo przyda się do zgłoszenia. Przyda się ta rybka do moich zawodów, bardzo. Przynęta trochę się zakręciła w podbieraku, także najpierw wypnę rybkę, niech ona sobie tam odpoczywa. Teraz to wykręcę. Jak to się stało? Zobaczcie, jak zniszczony kanibal po pierwszym braniu. Mówię, poczułem takie delikatne dotknięcie, nawet nie reagowałem, bo gdzieś tam z tyłu głowy wiedziałem, że nawet jeżeli to było branie, to i tak nie ma sensu tego zacinać, natomiast spodziewałem się, że to kolejna krótka, gdzieś tam zatopiona trzcinka, za chwilę drugie takie samo dotknięcie i już zacząłem trochę myśleć, że coś tutaj nie gra i za chwilę trzecie i już wtedy guma była połknięta głęboko i jest pierwszy wyholowany szczupak. GPS włączony. Odpalam aplikację Fiske i to jest lista zawodów, w których biorę udział i już 14 osób zgłosiło jakieś ryby. Okoń, kleń, okoń, szczupak 57, szczupak 71. Przede wszystkim dominują tutaj garbuski, widzę, ale jest i szczupak prawie 80, ładny klenik. Fajnie, bardzo mnie to cieszy, że łowicie rybki w tych trudnych warunkach. I teraz tylko dodaj połów, rankingowy, jesienne polowanie na drapieżnika z FWA, dodaj zdjęcie z miarką i strzelamy fotę zaraz na miarce. Ale jest jedna ważna rzecz, o której musicie pamiętać, bo nawet jeżeli macie oficjalne miarki, które można dopaść w każdym sklepie i je sprawdzić, to żeby można było zweryfikować, czy aby na pewno centymetr to centymetr, na miarkę w widocznym miejscu przy rybie musicie położyć jakąś polską monetę. Także zawsze jakieś tam 50 groszy, jakąś złotóweczkę potrzymać w kieszeni, bo jest to absolutnie niezbędne do tego, żeby wasz połów był zaakceptowany. O. Zdjęcie, widzę, wyszło dobrze, także rybkę szybko do podbieraka. Niech ona tam sobie jeszcze odpoczywa moment. Ja teraz potwierdzam moje zgłoszenie. Dalej wybieramy gatunek ryby i tutaj będzie zawsze lista tych gatunków, które biorą udział w danych zawodach. Szczupak, długość. Rybka tak leżała, że była bliżej 65 niż 66. Także podam 65, natomiast to sędzia i tak zweryfikuje. Dalej wyślij zgłoszenie i gotowe. Och, no a ta rybka, ups, fajna, grubiutka. W super kondycji. Ach, niech wraca do wody. Na momencie. Hej, jesteś wolny. Na razie. No i słuchajcie, tego kanibala muszę zmienić. Ja nie wiem, jakim cudem ten szczupak tak uderzył, że tak popsuł tą przynętę. Musiał zacisnąć, dali zęby piekielnie mocno. Tutaj niestety zniszczona, także już się nie trzyma haka. Ja sobie w domu ją naprawię. Ale zakupy też dzisiaj jeszcze będę musiał zrobić, bo tak jak wspominałem, to jeszcze nie koniec sezonu, ale o tym za chwilę. Wyciągam moje magiczne pudełko. Czy mam jeszcze takie kolorki? Mam, oczywiście. Póki co to dopiero pierwsze branie, ale liczyłem właśnie na to, że one po południu ruszą, także szkoda marnować czas na gadanie. Wyciągam kotwicę, robimy resztę tej zatoczki, resztę zbiornika i mam nadzieję, że to dopiero początek ich żerowania. I dopiero teraz się zacznie.
Jest. Też bardzo podobnej wielkości rybka. Już kawałek od trzcin uderzył, nie przy samych trzcinkach, ale gdzieś tam przy tych patyczkach. Jest drugi szczupaczek. Super. Mała rybka, ale wezmę go do podbieraka i tego również zgłoszę. Opa. Jest. No i ten już się nie bawił. Ten połknął ładnie. O, wypięty. Zdjęcie zrobione. Rybka. Szybko. Szybko do wody. Uciekaj. I po następnego. Zobaczmy tylko szybko kanibala. Jakieś lekkie tylko nacięcia, także tym razem nie muszę go wymieniać. No ale jak jesteśmy już przy wymianie i macie ochotę trochę wypchać swoje pudełka, no to myślę, że wiecie doskonale, że to jest teraz idealny moment. Z racji Black Friday, z racji Black Weekend jest masa promocji, między innymi na sklepie Fishing Store, z którym działam już od dłuższego czasu. Tam w dziale, który widzicie w tym momencie na swoich ekranach, znajdziecie masę przecen, czasami o naprawdę kawał pieniążka, także jak macie ochotę trochę sprzętu dokupić, to zapraszam właśnie tam. Wszystkie linki w opisie, a ja teraz lecę, bo mam nadzieję następnego szczupaka. No i ten pierwszy szczupak nie za duży, drugi jeszcze mniejszy. Natomiast fajnie, że obydwa zgłoszone i tutaj pojawiało się trochę pytań o to, jak przelicza się te punkty, czy można wymieniać te ryby, czy można wymieniać gatunki. Słuchajcie, wszystko to za Was zrobi aplikacja. Zawsze zostanie na tej liście 5 najbardziej punktowanych ryb. W tym wypadku, w tych zawodach 3 danego gatunku, bo 4 szczupaków zgłosić na przykład nie można. Natomiast zawsze zostanie 5 tych najbardziej punktowanych ryb. I bez względu na to, czy to będzie wymiana na rybę większą, czy to będzie wymiana na rybę z innego gatunku, jeżeli da Wam to więcej punktów, aplikacja zrobi to za Was. Także nie przejmujcie się tym, że macie zgłoszone małe ryby, możecie je poprawiać. Nie przejmujcie się tym, że nie wiecie do końca, czy okoń 35 cm da więcej punktów niż szczupak 60. Możecie to oczywiście sprawdzić. Te wyliczenia, te punktacje, te przemnożniki są dostępne publicznie, natomiast tak jak mówię, zrobi to za Was aplikacja. Nie przejmujcie się niczym, skupiajcie się na wędkowaniu i wymieniajcie te ryby. No i ja przez pierwsze 4 godziny byłem praktycznie bez brania. Teraz mam te 2 szczupaki i już myślę, że bardzo chętnie bym je wymienił z tej mojej listy. Mam nadzieję, że rzeczywiście te popołudniowe godziny będą dużo lepsze. Dni są piekielnie krótkie, także wiele czasu już nie mam, no ale 2 brania w krótkim dosyć odstępie czasu napawają troszkę nadzieją, także skupiam się na maksa i spróbujemy rzeczywiście najpierw dołowić tego 3. szczupaka do kompletu, a potem te mniejsze ryby wymienić na jak największe. Jest. Rybka numer 3. Prosto spod tych krzaczków. Też nie za mocne uderzenie, ale troszkę mocniejsze. Wyczuwalne, ale wisi za samą skórkę. O nie, o nie. Chodź wariacie do podbieraka. Jest. Podobnych rozmiarów rybka, ale 3. do kompletu. Najpierw rzuciłem tutaj troszkę w lewo pod te gałęzie, ale mówię, kurczę, dobrze to wygląda. I jeszcze raz posłałem przynętę troszkę bardziej w prawo i uderzył. Ależ kolorki ma ta ryba, zobaczcie. Prawie srebrny szczupak. Pięknie to wygląda, no i rzeczywiście za samą skórkę tylko zapięty, ale hak na szczęście utrzymał. No i to jest też takie, myślę, koło 65 centymetrów. Szykuję aplikację i zgłaszam 3. rybę, a potem, tak jak mówiłem, zabieram się za wymienianie tych paluszków. Naprawdę ciekawie wyglądająca rybka. Przepiękne kolorki. Uciekaj, wariacie. No i ten miał 63 centymetry. Także mam 65, 63 i 60. Popołudniowa teoria działa, rybki biorą, także mam nadzieję, że teraz pobudzą się również trochę większe i będzie mi dane je powymieniać.
bardzo delikatne branie. Jak już przynęta odpływała. Kolejne bardzo delikatne branie, no i nieduża rybka, mimo tego, że teraz tak walczy. To nie jest to poprawka, tak przynajmniej mi się wydaje, nie. Nawet jeżeli jest to dosłownie o kilka centymetrów, także tej rybki już zgłaszać nie będę. I z jednej strony bardzo cieszy, że mam kolejnego szczupaka, ale z drugiej strony znów mała rybka i znów bardzo delikatne branie. Obłowiłem już kilka miejscówek tych porannych, niestety bez kontaktu i prawie że bez kamery, bo cały czas pada, także nic z tamtych miejsc nie zobaczycie. Na szczęście w nieszczęściu nic się tam nie wydarzyło, ale teraz skupienie na maksa, bo zbliżam się do miejscówek, w których rano widziałem kilka ataków szczupaków. Najprawdopodobniej nie były to wielkie ryby, no ale jednak coś się tutaj działo. Jest! Jest, 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 spadł. Ale coś się tutaj właśnie działo. Nie był to duży szczupak, myślę, że rybka podobnej wielkości, ale ten uderzył naprawdę nieźle. No i paradoksalnie pierwsze mocne branie i pierwsze spudłowane. Tak czy inaczej właśnie zaczynałem mówić, że parę ataków szczupaków tutaj rano widziałem. Jest tutaj sporo drobnicy i ewidentnie te rybki się tutaj kręciły. Nie miałem żadnego brania wcześniej. Teraz już na pierwszym wpływie od razu strzał, także może rzeczywiście coś się tutaj wydarzy mimo tego paskudnego, zimnego deszczu. Powolutku już się zbliżam do miejsca, gdzie widziałem najwięcej ataków dzisiaj rano, gdzie widziałem najwięcej drobnicy. Także po cichutku, powoli wpłynę i są tutaj 2-3 takie miejsca, gdzie naprawdę spodziewam się w tym momencie brania. Obym tylko wykorzystało. Jestem. Jestem w miejscu, o którym wam wspominałem. To tutaj widziałem najwięcej drobnicy i to tutaj widziałem najwięcej ataków szczupaka. Zobaczymy, czy jeszcze są. Zobaczymy, czy są głodne, czy teraz będzie branie. Bo wtedy mimo tych ataków nie miałem kontaktu. No i zobaczymy, czy uda mi się tą rybę wyholować w razie czego. Jest, jest. O. O, silny wariat. I czy uda mi się tą rybę wyholować, bo przed chwilą przecież miałem branie, ale niestety rybki nie wyjąłem. Tego myślę, że wyjmę, co? Ależ huknął. Żeby wszystkie tak uderzały. Zobaczcie, jaką masz ramę pod okiem, już zabliźnione, także już po wszystkim. I czy tą rybkę warto mierzyć? Chyba tak. Chyba ją zmierzymy. I tak jak mówiłem, zobaczcie, ja mam w tym momencie 3 zgłoszone szczupaki, 65, 63 i 60 cm. W tych zawodach więcej niż 3 szczupaków nie można mieć, ale wystarczy, że ta ryba będzie miała więcej niż 60 cm, a ma na pewno. I jak ją zgłoszę, to po prostu ta najmniejsza zostanie automatycznie podmieniona. Tak jest, to jest 70. Jest zdjęcie i teraz mogę rybę w spokoju wypuścić. Fajny, ponad 70-centymetrowy szczupak, ale zawrócił prosto w miejscówkę, gdzie wziął. A tu w rogu widzicie zdobycz sprzed paru minut. Też na początku myślałem, że piękny szczupak, ale to niestety worek zabrany z łowiska. Wyrzucimy do kosza. Tak powinno to wyglądać.
I na koniec, bardzo szybciutko, jeżeli chodzi o tą moją teorię, wydaje mi się, że to nie była kwestia miejsca. Wydaje mi się, że to była kwestia temperatury, kwestia pory dnia. Do godziny 12.30 po tej lodowatej, pełnej śniegu nocy nie miałem ani dotknięcia, mimo tego, że pływałem po świetnych miejscówkach. W południe zrobiło się troszkę cieplej i miałem półtorej godziny fajnego żerowania szczupaków. Potem wróciłem w te fajne miejsca, ale już było znów chłodniej, już było znów zimno i tych brani nie było. Nawet jak wróciłem w te miejscówki, które dały mi kilka brań, teraz nie wydarzyło się nic i oczywiście ja tą miejscówkę już dzisiaj przecież obłowiłem. Natomiast w tym zbiorniku jest trochę szczupaków i one będą zawsze się mieszać i czasami wielokrotne powtarzanie tych samych miejscówek daje jakieś brania, a tutaj nie było nawet skubnięcia. Także wydaje mi się, że jakbym przypłynął tutaj po normalnej nocy, stosunkowo ciepłej, gdyby nie było dzisiaj tak lodowato, to te wyniki byłyby znacznie lepsze, bo te 5 średnich szczupaków, które udało mi się wyholować, jak na ten zbiornik, to żaden wynik, a to oznacza jedno, będę musiał tutaj wrócić na zemstę na szczupakach. Ja jednak jestem całkiem zadowolony, bo pobawiłem się z tymi szczupaczkami w półtorej godziny na delikatnym sprzęcie całkiem fajnie. Do tego pozgłaszałem ryby do zawodów, na które was oczywiście serdecznie zapraszam. Raz jeszcze wszystkie linki macie w opisie i tak jak wspominałem, jeżeli, czego wam oczywiście nie życzę, ale straciliście trochę przynęt albo po prostu macie ochotę wypchać jeszcze bardziej swoje wędkarskie pudła, to teraz jest idealny moment, żeby zrobić to na Fishing Store i do Fishing Store również wszystkie linki macie w opisie. I jak już wam wszystko zdradziłem, jak już was wszędzie odesłałem, to teraz dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj, połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.